Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Liczba osób z koronawirusem w Polsce rośnie z dnia na dzień. Stan na dziś to 3503 osoby zakażone, zmarły 73 osoby. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreśla, że nic nie wskazuje na to, żeby epidemia miała wygasnąć w najbliższych tygodniach. Chorych na koronawirusa jest coraz więcej. Liczba zachorowań rośnie. I rośnie oczywiście oraz będzie przerastała. To, czy uda się ograniczyć, to tylko zależy od nas. Ministerstwo Zdrowia podejmuje kolejne kroki w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii. Tylko w zeszłym tygodniu resort przekazał do szpitali i innych podmiotów ponad 7 milionów maseczek, 500 tysięcy masek HEPA, ponad 2,5 miliona rękawiczek, 400 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji. We własnym zakresie ministerstwo zakupiło także blisko 1000 respiratorów. W kolejnych tygodniach kolejne dostawy. To jest niezwykle ważne, dlatego że już w tej chwili mamy taki etap epidemii, że niedługo prawdopodobnie będziemy prosili, żeby cały personel medyczny nosił na stałe maseczki w pracy po to, żeby chronić swoich kolegów, chronić pacjentów. Obecnie w Polsce przeprowadzanych jest 6 tysięcy testów na dobę. Wykonywane są też tak zwane szybkie testy, testy immunologiczne. Od dziś obowiązuje zarządzenie NFZ, żeby każdy szpital testował, a NFZ zapłacił za te testy. Od dzisiaj wszystkie szpitale w Polsce będą mogły mieć zapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia za testy wykonywane na rzecz swoich pacjentów i na rzecz swoich pracowników. Tymczasem, jak podkreśla minister zdrowia, nic nie wskazuje na to, żeby epidemia miała wygasnąć w najbliższych tygodniach. Ministerstwo Zdrowia, lekarze oraz eksperci apelują o pozostanie w domach. Wszystkie służby czuwają nad bezpieczeństwem Polaków. Patrole i kontrole policji oraz służb publicznych obowiązują w każdym województwie. W niektórych miejscach będą one wzmożone. Niemniej zdarzają się sytuacje łamania tych regulacji i dlatego służby porządkowe będą utrzymywały taki wysoki stan kontroli, a jeszcze miejscami stan tych kontroli będzie zwiększony. Bo izolacja jest jedyną drogą na wyhamowanie epidemii. Pandemia koronawirusa zbiera dalsze żniwo. Każdego dnia umierają tysiące ludzi na całym świecie. Ponad 180 państw z całego świata pogrąża się w epidemii koronawirusa. We Włoszech sytuacja wciąż jest niebezpieczna. Dodatkowy niepokój wzbudza coraz cieplejsza pogoda i coraz większe tłumy na ulicach Neapolu. Władze obawiają się, że w mieście powtórzy się scenariusz z północnego regionu kraju. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło tam ponad 700 osób. W Niemczech 141 pacjentów, w Hiszpanii ponad 800, a we Francji ponad 500. Sumując zgony, które miały miejsce w szpitalach od początku epidemii oraz te zgłaszane przez pracowników medyczno-społecznych w domach spokojnej starości, od początku epidemii, czyli od 1 marca, zmarło 6,5 tysiąca Francuzów. Oświadczył szef opieki zdrowotnej we Francji. Liczba chorych na COVID-19 rośnie także w Azji. W Turcji zmarło wczoraj ponad 400 osób. Władze w Ankarze wprowadzają dodatkowe rygory. Od dzisiejszego wieczora wyłączamy wjazd i wyjazd pojazdów do 30 dużych miast, a także do miasta Zonguldak, gdzie choroby płuc występują najczęściej. Na całym świecie liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 1 000 000 osób. Najwięcej zakażeń, prawie 300 tysięcy, odnotowano w Stanach Zjednoczonych. Ostatniej doby zmarło tam prawie 1,5 tysiąca osób. Prezydent Donald Trump zachęca do korzystania z ochronnych masek. Z ostatnich badań wiemy, że przenoszenie się wirusa od osób bez objawów odgrywa bardziej znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa niż wcześniej przypuszczano. Wydaje się, że nie masz symptomów, ale przenosisz wirusa. W świetle tych badań zalecamy stosowanie niemedycznych płóciennych osłon twarzy jako dodatkowego dobrowolnego środka ochrony zdrowia
zdrowia publicznego. Najgorsza sytuacja jest w Nowym Jorku, gdzie w ciągu ostatnich 3 dni liczba zgonów wzrosła dwukrotnie, z 1,5 tysiąca do 3 tysięcy. Znajdujemy się w bardzo trudnym okresie, a będzie jeszcze gorzej. Zdaniem Waszyngtonu szczyt epidemii nastąpi w połowie kwietnia, a łączna liczba zgonów może wynieść nawet 250 000 osób. Ale ta epidemia minie i miejmy nadzieję, że minie bardzo szybko. Według kanadyjskich lekarzy epidemia może potrwać nawet 2 lata. Niewykluczona jest 3. fala zakażeń. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że żadna część Kanady nie pozostanie bez niezbędnych dostaw środków medycznych w obliczu tej pandemii. Chiny informują zaledwie o 19 nowych przypadkach, z czego 18 to przyjezdni z zagranicy. Eksperci wskazują, że dane mogą być zaniżone. Komisja Europejska zatwierdziła nasz program pomocy przedsiębiorcom, który zapewni im wystarczającą płynność do dalszej działalności, napisał premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o gwarancję publiczną na pożyczki. 22 miliardy złotych, na tyle szacowany jest program polskiego rządu, który ma wesprzeć firmy mające problemy z dostępem do kapitału, co wynika bezpośrednio z pandemii koronawirusa. Komisja Europejska uznała, że gwarancje kredytów zawarte w programie są zgodne z tymczasowymi ramami pomocy państwa, które niedawno przyjęła instytucja. Komisja Europejska zatwierdziła nasz program pomocy przedsiębiorcom, 22 miliardy złotych na walkę z koronawirusem. Środki pomogą przedsiębiorstwom pokryć potrzeby w zakresie kapitału obrotowego, inwestycji i zapewnią wystarczającą płynność do dalszej działalności. Polski rząd swój program zgłosił do Komisji Europejskiej we wtorek. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał gwarancji publicznych na pożyczki inwestycyjne i obrotowe. Z rozwiązań skorzystają duże i średnie firmy. Ma to być swoisty parasol ochronny dla dotkniętych skutkami wirusa przedsiębiorstw i ograniczyć ryzyko związane z udzielanymi im kredytami. Warto przypomnieć, że polski rząd przyjął także tak zwaną tarczę antykryzysową. Jej koszt szacowany jest na 212 miliardów złotych. A teraz właśnie o tarczy antykryzysowej wpływają już pierwsze wnioski, informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotychczas podanie złożyło ponad 160 tysięcy osób. 162 284, dokładnie tyle wpłynęło już wniosków o wsparcie z tarczy antykryzysowej. Program działa od 1 kwietnia, ma zapobiegać negatywnym skutkom gospodarczym, które zostały wywołane przez epidemię koronawirusa. Złożone podania dotyczą przede wszystkim zwolnienia z opłacenia składek za marzec, kwiecień i maj. Prosi o to ponad 116 tysięcy polskich przedsiębiorców. Oświadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą prosi 26 tysięcy wnioskodawców. O to samo świadczenie, ale dla osób na umowach cywilnoprawnych wnioskuje ponad 1300. Prawie 2 tysiące osób liczy na odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS bez opłat. 15 tysięcy mikroprzedsiębiorców zwróciło się natomiast o pożyczkę, a nieco ponad 1,5 tysiąca o środki na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W związku z epidemią koronawirusa rolnicy otrzymają dodatkowe wsparcie w formie kredytów preferencyjnych. Kredyty będą udzielały banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa. Już od poniedziałku rolnicy będą mogli składać wnioski o dodatkowe kredyty preferencyjne. Będzie można to zrobić w oddziałach swoich banków współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki dopłatom do części oprocentowania kredytu przez agencję, rolnik będzie mógł uzyskać tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego. Będą to kredyty inwestycyjne oraz klęskowe. Agencja udostępniła już współpracującym bankom dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów. Jeżeli wyczerpie się pula środków, zostanie zwiększona w miarę zapotrzebowania, zapewnia ministerstwo. Na cele inwestycyjne na dopłaty do części oprocentowania kredytów jest 4 miliony złotych, co pozwoli na uruchomienie akcji kredytowej w wysokości 500 milionów złotych. Natomiast w przypadku kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych, tzw. klęskowych, limit akcji kredytowej wyniesie 1 miliard złotych, a na dopłaty do oprocentowania przeznaczone jest 21 milionów 800 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje znajdują
znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce Pomoc Krajowa oraz w bankach udzielających kredytów. W związku z epidemią koronawirusa w Polsce Lasy Państwowe wprowadziły tymczasowy zakaz wstępu do lasów i parków narodowych. Ograniczenia mają obowiązywać do 11 kwietnia. Do 11 kwietnia wstęp do lasów został zabroniony. Do tego czasu zamknięte będą także parki narodowe. Celem tych działań jest nasze bezpieczeństwo w trudnym czasie pandemii koronawirusa, mówi rzecznik Lasów Państwowych Anna Malinowska. Z uwagi na to, że jednak bardzo dużo osób z tych lasów w ostatnich dniach zaczęło korzystać i do lasów też częściowo się przeniosło życie towarzyskie i uprawianie sportów i tak dalej. W związku z tym taka dyspozycja została wydana przez pana premiera. Zakaz wstępu do lasów będzie egzekwowany przez Straż Leśną i Straż Parków Narodowych. Są jednak osoby zwolnione z tych ograniczeń. Ten, kto wykonuje tam pracę, czyli na przykład naukowiec zajmujący się jakimiś badaniami na terenie lasów państwowych, jak najbardziej będzie mógł do tego lasu wejść. Do tego lasu będzie mógł również wejść leśnik, czy też firma, która na zlecenie lasów państwowych wykonuje jakieś prace w lasach. 2 miliony złotych, tyle Lasy Państwowe przekazały na walkę z pandemią koronawirusa. Użyczyły także swoich ośrodków na terenie całego kraju, które posłużą jako miejsca kwarantanny. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.